to była pewnego rodzaju zapobiegliwość, wizja myślenia do przodu. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park obchodzi jubileuszowy 25. rok swojego funkcjonowania. Z tej okazji w czwartek 8 grudnia we wrocławskiej hali stulecia zorganizowano uroczystą galę poprzedzoną panelem dyskusyjnym. Konferencja, gala, podziękowanie partnerom, podziękowanie pracownikom Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, bo oczywiście zarządy się zmieniają, a pracownicy cały czas są na najwyższym poziomie, obsługują naszych inwestorów, za to jestem szczególnie wdzięczny, więc ta gala jest dla naszych partnerów biznesowych, dla wszystkich ludzi, którzy dobrze życzą Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i także przede wszystkim dla naszych pracowników, którzy, tak jak powiedziałem, cały czas tworzą trzon Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obsługują na najwyższym poziomie naszych inwestorów i dlatego ci inwestorzy cały czas z nami są, rozmawiamy o kolejnych projektach, bo czują się u nas dobrze. Cieszę się, że cały czas kontynuujemy, cały czas się rozwijamy. Zeszły rok był dla nas historycznie dobrym rokiem. Ten rok, pomimo bardzo trudnego kryzysu związanego z wojną na Ukrainie, mimo tego kryzysu cały czas się rozwijamy. Mamy nowych przedsiębiorców, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Nic, tylko się cieszyć i oczywiście pracować nad kolejnymi inwestycjami, co też robimy. Bardzo dramatyczne konsekwencje przemian gospodarczych początku lat 90. subregion wałbrzyski dotknęły szczególnie mocno. Powstała strefa i rzeczywiście okazało się to strzałem w dziesiątkę. I tu mówią o tym najlepiej liczby niż najpiękniejsze słowa, bo przez te 25 lat to jest ponad 40 miliardów inwestycji poczynionych w ramach wałbrzyskiej strefy, ponad ćwierć tysiąca inwestorów. No to pokazuje skalę zaangażowania kapitału i biznesu, która z kolei przełożyła się na stworzenie miejsc pracy, poprawiła sytuację mieszkańców, którzy bardzo poważnie zostali dotknięci transformacją. Po pierwsze, funkcjonowanie Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej, po drugie, jednak pewne pieniądze dedykowane specjalnie podniesienia tego regionu wałbrzyskiego na trochę większy poziom, jeżeli chodzi o infrastrukturę, w ostatnich latach się zdarzyło i to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić. Wydaje mi się, że to jest największy sukces. Teraz jest potrzebny trzeci krok, czyli żeby te wielkie plany, których bardzo pilnował i pilnuje pan minister Dworczyk, czyli A5, A8, zostały zrealizowane. Mamy zakłady, które są zakładami produkcyjnymi i właśnie działają w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i korzystają właśnie z dobrodziejstwa tych ulg i tych możliwości rozwoju, dając oczywiście miejsca pracy naszym mieszkańcom, ale również bardzo ciekawy projekt, który realizuje na terenie Ząbkowic-Śląskiej Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, to budowa dużej hali ponad 5000 metrów kwadratowych, która jest już rozpoczęta i w przyszłym roku, w połowie roku powinna być zakończona, więc to jest kolejne miejsce, gdzie będą nowi przedsiębiorcy i nowe miejsca pracy. Jestem dumny i szczęśliwy, że tak wielu przedsiębiorców odpowiedziało na nasze zaproszenie, że możemy się dziś spotkać, że możemy wspólnie świętować ten naprawdę ważny dla nas dzień. Obecnie Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje blisko 4000 hektarów terenów inwestycyjnych w 58 miejscowościach Polski południowo-zachodniej. Swoje fabryki posiadają w niej największe międzynarodowe koncerny.